Generalnie, tak jak tutaj usłyszeliśmy na konferencji, podstawową korzyścią oczywiście są koszty. Koszty, ponieważ wiadomo, one zadziałał tutaj efekt skali. Druga sprawa, myślę, że bardzo istotna jest bariera wejścia. Chmura eliminuje. Dzisiaj przykładowo tutaj padło kilka przypadków, gdzie w ogóle nie byłoby możliwości przeprowadzenia proof of concept, jakiegoś pomysłu zrealizowania, jeśli by nie było możliwości wdrożenia takiej usługi czy produktu w chmurze. Jeszcze myślę, że bardzo istotnym rzeczą jest to, żeby szybciej odpowiadać na potrzeby biznesu. Ta współpraca między biznesem a IT jest coraz lepsza, natomiast to jest chmura, tutaj pomaga w adaptacji nowych pomysłów biznesowych. Dziś systemy, pewne ich elementy, w szczególności związane z, które pomagają realizować cele taktyczne, potrzebują być bardzo szybko dostosowywane. Biznes oczekuje bardzo szybko nowych funkcjonalności, stąd tutaj możliwość ich przetestowania, wykonania w środowisku chmurowym, przy niskim nakładzie inwestycyjnym, przy narzędziach dostępnych w chmurze jest bardzo istotne. Bardzo dużo uwagi od wielu lat poświęca się rozwiązaniom analitycznym, rozwiązaniom do prezentacji danych, do drążenia tych danych. Tych rozwiązań jest dziś już na rynku sporo, natomiast wydaje się, że tutaj bardzo istotna jest kwestia, skąd te dane pochodzą, ponieważ te dane pochodzą często z systemów obsługi przedsiębiorstwa, ERP-ów. Istotne jest, żeby takie narzędzia analityczne były dostępne w oprogramowaniu, które na bieżąco użytkownicy wykorzystują w swojej codziennej pracy. Tak jak w SAP Business One dla HANA jest kilka narzędzi analitycznych, które automatycznie umożliwiają przygotowywanie raportów, zestawień, wskaźników, ale także właśnie możliwość takich, istnieje możliwość wykorzystywania zewnętrznych narzędzi raportujących. Myślę, że drugim takim elementem bardzo istotnym dla rozwiązań chmurowych są możliwości integracji. Tu również dzisiaj w przypadku tej strony klienckiej firm, które korzystają, a nie dostawców, było to podkreślane, że narzędzia chmurowe, jednym z ich ograniczeń jest, są możliwości integracji. No i tutaj bardzo istotne jest, żeby systemy, które dziś proponujemy naszym klientom, systemy klasy ERP, miały takie możliwości zapewnione. To już nie tylko klasyczne API, czyli interfejsy programistyczne, to są już szyny danych klasy SB, które powinniśmy móc wykorzystać, ponieważ one po pierwsze otwierają nasze narzędzie, po drugie uelastyczniają możliwość adaptacji do specyficznych potrzeb, a po trzecie czynią implementację wszelkich połączeń pomiędzy systemami zdecydowanie prostszą. No, dzisiaj więc znamy sytuację na rynku pracy, koszty pracowników IT są wysokie, dlatego przesunięcie tego ośrodka ciężkości z programisty na analityka przy przygotowywaniu wszelkich połączeń jest bardzo istotne. I tak jak w SAP Business One Integration Framework, dziś większość klientów, którzy korzysta z tego typu rozwiązań, łączy swoje systemy, buduje procesy, łączy również firmy w ramach łańcucha dostaw czy w ramach sieci powiązań pomiędzy poszczególnymi podmiotami wchodzących w skład na przykład sieci detalicznych czy podmiotów, które realizują różne usługi czy dostawę produktów w ramach łańcucha dostaw.